Bierzemy udział w takiej akcji, w której wspomagamy dzieci. I dzisiaj jesteśmy w Realu na ulicy Jubilerskiej i proponujemy wszystkim, którzy w tej chwili są na zakupach, aby coś kupili dzieciom i wrzucili do koszyka. Ryż, olej, konserwy, złoty. To są też wszystkim potrzebującym. Tak, wszystkim, a jest ich sporo w Polsce. I to taka kolejna akcja, w której bierzemy udział. Na ogół się to wszystkim podoba, uśmiechają się do nas, robią sobie z nami zdjęcia, co po niektórzy. Niektórzy rzeczywiście wkładają do swoich koszyków produkty, niektórzy nie tylko jednego batonika, ale i ryż, i olej. Widziałam, że pani całą zgrzewkę cukru nawet wzięła, także w zależności od pojemności własnego serduszka, tak ludzie wkładają towary do swoich. Bardzo są generalnie życzliwi, tak można ale powiedzieć. Ale nie wszyscy. No. Niektórzy robią... Jak to ludzie. Niektórzy robią... Jak się już proponuje dzieciom udział w akcji. Ale to również trzeba zrozumieć, może ktoś z tą lewą nogą na przykład. Niech może. Przelew nie doszedł. Trzeba to też zrozumieć, ale bardzo szczytny cel. Bardzo jest, bardzo miło, że bierzemy w tym udział. Dobrze.